Kasiu, ty za bardzo nie afiszujesz się ze swoim życiem prywatnym. Dlaczego? No bo już jakby wszystko jest na sprzedaż, już nie tak wszystko na sprzedaż, ale pewne rzeczy oczywiście zawsze zdradzę, więc to nie jest tak, że zresztą tutaj u was w Jastrzębiowi powiedziałam, że nikt mi się nie oświadczył i zrobiło się z tego duże zamieszanie i mój mąż musiał mi się oświadczyć, tak, przez Agnieszkę. Tak. Czyli jesteśmy poniekąd jakby odpowiedzialni za twoje zaręczyny. Tak, jesteście odpowiedzialni za moje zaręczyny. Dostawałam wtedy mnóstwo wiadomości, w jaki sposób zaproponować mojemu mężowi, jak może się oświadczyć, więc po prostu jak najbardziej ta część prywatności została bardzo sprzedana. To może ty byś teraz jeszcze coś chciała wyegzekwować od swojego męża, to jest ten moment, żeby to powiedzieć tutaj, u nas. Dobrze. Kochanie, przypominam ci, że kiedyś wiedziałeś, jak się obsługuje zmywarkę. Przypomnij sobie. Jaki jest właśnie u was na przykład podział obowiązków w domu? Bo tak mnie teraz natchnęłaś na to pytanie. Partnerstwo takie. Nie wiem, czy słyszałaś taki dowcipny materiał był, pan długo opowiadał o partnerstwie, co robi żona, a co robi mąż. Generalnie żona robi wszystko, mąż niewiele, ale tak, że jest coś takiego, kiedyś moja przyjaciółka powiedziała, że no, rozleniwia mężczyzn. Chyba to jest tylko i wyłącznie moja wina, że ja wszystkich wyręczam. I też właśnie tak to się wydarzyło u mnie w domu, natomiast mój mąż jest odpowiedzialny za tę część męską, czyli samochody, ogród, garaż, a ja za całą resztę.